Siema, witam Was na kanale Odkrywcarz Big. Dzisiaj jesteśmy na solidkowym polu. W końcu można przetestować śmietnik, ten mój, który tutaj występuje. Wielokrotnie tutaj filmiki były nagrywane. Lubię tutaj wracać, bo zawsze coś wychodzi. I co, dzisiaj na razie mam zamontowaną mniejszą cewkę, chociaż w plecaku mam 11. Zobaczymy, jak tutaj będzie targało. Czy będą zakłócenia, jeżeli sprzęt sobie będzie radził. Włożymy CW11 i będziemy śmigać na niej. Na pewno ją tam wrzucę, zobaczyć sobie, jak to tutaj będzie. Widzę się, troszkę tu ubiło już, także sygnały powinny być dosyć mocne. Nie jest ta ziemia spulchniona, tak, także powinno być dobrze. Pole oczywiście całe nie będzie przechodzone, bo nie da rady. To jest na kilka miesięcy łażenia w tej wewte. Także co? Do zobaczenia przy dołku. Taka dziwna rzecz wpadła. Widać, że ona jakaś taśma. Jakby była. Tylko, że jest pęknięty. To było dłuższe. Chyba jeszcze raz takie jak to. Jakby jakaś taśma. Nie wiem, to jest dziurka. Może komuś coś to przypomina. Nie wiem, dobra, tymczasem. No i taka klamerka, tylko wydaje mi się bardziej współczesna. Tu jeszcze rolka chodzi od tego pasa. Od jakiejś torby, ale chyba od pasa jakiegoś. Tu już trochę żelastwa jest przyczepionego do niego, to chyba z gruntu. Także sygnał był załamywany trochę, ale dosyć wysoko biło. Masz 70 chyba. Tylko z przełamaniem pewnie na to. Dobra, tymczasem. No i mamy pierwszą monetę, pierwszy fajny sygnał. Jest, haha, jest co? Solidek i to bardzo piękny. I to bardzo piękny. Solid Regini Prus roku, zaraz powiemy, 1708. Super. I to w jakim stanie ładnym. Wow. Ale sygnał taki pokraczny, ale zarzuciłem cewkę dużo. No i nie wiem, czy ona by tutaj sobie dała radę. Jest mnogo sygnałów, ona lepiej taką powoli sobie chodzić i trafiać. Super, super, super. Dobra, tymczasem kolejny mamy sygnał tutaj. Jeszcze leży, no chyba guzik. Tak, mamy guzik. Trochę zaszyć ziemią. Nie mam czym tu wydłubać tego. Taka kamerka GoPro by się przydała. Znaczy mam, ale raz, że tu macie lepszy obraz, a dwa, że się przyzwyczaiłem już tak z łapy i obrabiać wszystko z komórki. A tak trzeba się bawić we wrzucanie wszystkiego w komputer. Tak, guzik, ale w środku nic nie ma, ale cały. Fajnie, że cały. Gładziutki. Duży dosyć. Także fajnie. A widzicie, później Wam na koniec pokażę ten solid na 24. Sygnał równy, stały był. A na 24 też blaszki takie wychodziły cienkie. Później Wam na koniec w podsumowaniu powiem, o co chodzi. Dobra, tymczasem. Coś tu mamy. Pointerkiem grzebnąłem. Adaśko mi pożyczył pointerka, bo mój został u Michała. Michała też pozdrawiam. Także mój na Kaszubach został. O! Już wiem. Cztery pory roku, jak to Adaśko mówi. Czemu cztery? Cztery pory roku? No bo cztery dziury. O! Gaciowiec. Ja. O! Już wykopałem ich trochę. O! Ten jakiś taki... taki niezwykły, jakiś powlekany. Się błyszczy. No.
to do jakiejś lepszej koszuli albo lepszych gaci. No, dobra, to tymczasem. O, może wyłączę słuchawki, bo wam chcę coś pokazać. Ostatnio na live jeszcze pokazywałem. Z tą dużą patelnią pewnie by tak nie było, a nie. Czyli jakiś śmieć już pod żelazo podchodzi. Bo tam poskacze, tak? Później jeszcze sprawdzimy, co to jest, ale pewnie jakiś śmieć, a tutaj. No 23. Dosyć ładny, nawet nie wiem, co to jest. Może być śmieć, ale. O! Albo kawałek blaszki, o! Tak, tak właśnie bił solidek. To miałem wam pokazać. Ale mówię, krótkie takie porównanie, jak on tam wyciąga właśnie takie blaszeczki kolorowe. To nic, że to śmieć, to mógł być solid. Prawda? Tak samo biło. Myślę, że duża patelnia by to przykryła i także mogłaby pierdnąć na żelazo tylko i by się to pominęło. Dobra, to takie tam spostrzeżenia co do małej cewki. Coś tu mamy. Zgadujemy, PRL? Czy nie? Chyba PRL. Chyba 10 zł. Chociaż gruba. Si, 10 zł. Bolek z bolkiem. O! Dycha, jestem zarobiony. Więcej niż z plaży. Hehe, dzisiaj. Dobra, tymczasem. Kolejna moneta, ale. O, jest. 10 feningów. Ale jakieś takie inniejsze niż wszystkie chyba. Nie, normalne. 10 fenoli. Ciekawe, czy policja zaraz nie przyjedzie, bo mamy tu w okolicy, gdzie mamy pozwolenie na te pola, takiego skurwola, że tak powiem, że coś se uwalił. Stary dziad. Coś se uwalił, że jak on ma pozwolenia z WKZ-u i właściciela gruntu, to tylko on może chodzić ich. No nie daje żyć, debil jeden, nie? I można mu mówić, wyjaśnić sprawę jednego dnia. Na drugi dzień znowu to samo. Także chory psychicznie jakiś łeb. Także zobaczymy, pochodzę się, pokręcę. Jak coś to zakończę. Tyle krwi napsuł już paran jeden. Szkoda gadać. Dobra, lecimy jeszcze dalej. Taka łuska, ale to myśliwska i współczesna. Ale ładnie się błyszczy jeszcze. Kończę już, bo powoli zachodzi słońce. A tu kiedyś był taki motyw, że gdzieś tu sarnę pieprznął gościu z tych krzaków. Mówię, w dupie nie będę ryzykował. Jeszcze mnie postrzelo. Dobra, zrobię podsumowanie już u teścia chyba. Także nie będę tu udawał. Dobra, trzymajcie się, hej. No i dobra. I mamy koniec. Koniec poszukiwań. Od czego zacząć? Od blaszek może. Blaszek widzicie. Nakopałem dzisiaj tyle. Ale blaszki trzeba było kopać, bo dawały niektóre sygnały właśnie na solidki. Pierścienie wiodące. To nawet nie wiem, co to jest. Także sygnałów dzisiaj było dosyć sporo. Był makaron. Była łuska, jedna tak dziwnie rozerwana. Tak jakby się paliła. Od broni myśliwskiej. Łuska. To nie wiem, już wam pokazywałem na samym początku. Nie wiem, co to może być. Taka klamerka. Guzik. Fenolek. Dziesięć złotych. PRL. Nieczytelne. Gaciowiec.
i najfajniejszy dzisiejszy traf. To jest Solid Regni Plus 1708. Jak nówka. Aż się będę bał myć delikatnie. Delikatnie ją umyję w mydełku chyba. I tyle. Świetna monetka. Dobra. Pozdrawiam PGP, pozdrawiam oczywiście Wariat Skład. Zapraszam na grupę facebookową. A kto nie subskrybuje, zapraszam do subskrypcji. Taki jest dzwonek, można nacisnąć wtedy, jak się wrzuci coś na kanał, będziecie na bieżąco. I co? Komentujcie, lajkujcie, także unlajkujcie, jeżeli się komuś nie podoba. Na pewno to nie zniechęca, a raczej motywuje do działania dalszego. Dobra, trzymajcie się, hej.